Hej, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth Plus. W dzisiejszym odcinku postaramy sobie zagrać w coś na hard mode, zobaczymy co uda się nam ugrać. Mam nadzieję, że uda mi się ugrać naprawdę bardzo dużo. I wiadomość dla mnie, kiedy będę montował ten film, kretynie, wiśnia, nie zapomnij dać ankiety. No, dziękuję. Przede wszystkim chciałem właśnie zapytać, bo zanim ten Tiber wejdzie oficjalnie do gry. Kurde, Napoleonem to już graliśmy. Fajna postać, ale przeszliśmy już nią wszystko na hard mode. Tiber, wiadomo, ma niby być. Okej, The Lost. Brzmi spoko. Ale może nie Calar. Zanim Tiber wejdzie oficjalnie do gry, to wiadomo. Okej, niech i będzie, taki mały. Więc zastanawiam się, czy po prostu nagrywać Tiber na zmianę z Isaaciem Plus. Możecie mi dać cynk właśnie przez głosowanie, czy mam wrzucać na zmianę, że na przykład dzisiaj będzie Tiber, jutro będzie Isaac Plus. Na następny dzień będzie Tiber, potem znowu będzie Isaac Plus. I tak na zmianę, i tak na zmianę, nie? Bardzo się mocno nad tym zastanawiam, czy by tak nie robić, dopóki Tiber nie wejdzie po prostu oficjalnie do gry. Przede wszystkim zaczynam tęsknić za tym nowym podkładem muzycznym, który tam jest. A jest świetny. Lemon Party. Dlatego wolę się was zapytać, co o tym sądzicie, ale zakładam, że pewnie byście chcieli zobaczyć, jakbym się tam męczył z The Witnessem. Nowym finalnym bossem, bo tylko dwa razy z nim walczyłem i tylko raz go pokonałem, nie? Lock up. Jeszcze jeden lock up. Cóż to zapowiada się za wyśmienite podejście, ludzie. Cóż to za wyśmienite podejście się może tutaj zapowiadać. Dobra. Ale wiecie co? Dobra, niech i tak będzie. Wolę sobie grać bez tego. Jest przyjemniej, jest przyjemniej. Troll bomba, chociaż może nie. Potencjalnie chciałbym zdążyć na hasze, jeżeli będzie to jakieś fantastyczne podejście. Poza tym nie musimy koniecznie na hasza zdążyć, żeby tam iść. Potwierdzone info. Więc możemy iść do D6, w D6 się nafarmić. Hej. Hej. Ej! Czasem się zastanawiam, jak te dźwięki musiały zostać podkładane. Cube of Mid jest spoko, Cube of Mid będzie nas osłaniał. A osłonę też potrzebujemy dość solidną, jeżeli chcemy iść na final bossa. Dobra. Zapowiada się to na bardzo fajną arenę, gdzie znajdę na pewno Cricket's Head i w ogóle dużo fantastycznych przedmiotów. Ale pierwsze ja muszę mieć klucze, nie mam ani jednego. A jeszcze nie mamy ten otwartego trash roomu, więc... A dobra, wolę tego piątaka już. Od tej bomby. Naprawdę. Dobra, ta bulwa sobie uciekła. Potrzebujemy jakiegoś damage upa. Damage up powinien nam ustawić tę rozgrywkę troszeczkę bardziej. Mam przynajmniej taką nadzieję. Powinien. No nie powiedziałbym, żeby to był jakiś dobry trinket na naszą postać, ale... Próbujemy, tak? Próbujemy. Dobra. Będziemy mogli potem challenge robić. Ciekawe jak czy te daily runy się zmieniły. Muszę spróbujemy daily runa z grida. Ponoć są, nie? A rozwalamy w piździec.
właśnie, dla klucza. O ja pierdzielę, Lucky Food. Serio? Serio, gro? Jak chcę kluczy? No niestety nie. No niestety nic nie dostaliśmy, poza jedną monetą dodatkową. Soul Heartów to dostaję mega dużo, ale... To już mi da więcej. To mi da już troszeczkę więcej. Już myślałem, że dostanę te obrażenia. Na szczęście nie dostałem. Jak zaczął uciekać od nas, biedaczek. No raczej bym nie powiedział, żeby to był jakiś item marzeń. Dobra, to zlewamy i lecimy po prostu na dół. Kurde, jeden z najgorszych przedmiotów, jaki mógł mi się trafić. Ace of Heart. O, dobra, co się blokowaliśmy. Miło, bardzo miło. Czyli odinstalowanie modów pomogło, czyli możemy osiągnięcie zdobywać dalej. Co jest bardzo dobre. Szkoda mi tego kipera jak cholera. Ale no cóż, za głupoty się płaci, tak? Nie pomyślałem, nie wyłączyłem tych modów. Chciałem wam pokazać. Teraz wiem, że mody się przede wszystkim wyłącza, jeżeli chcemy robić osiągnięcia. Dobra. Cholercia, dużo tych bomb, bardzo dużo tych bomb się nam trafia. Jestem jak najbardziej rad z tego powodu. Byłoby mile, jakby nie spawnili aż tyle tego gówna. Ale mogę sobie chcieć. One tak śmiesznie uciekają potem. Kolejna skrzynia. Bomba, moneta. No niby spoko. No niby spoko, ale... Ale się drżą jak cholera. Dobra. To było bardzo ciężkie pomieszczenie dla Losta, uwierzcie. W dalszym ciągu nie mamy żadnego klucza. Coś to jest za biedne podejście, gdzie nie możemy znaleźć żadnego klucza. Co to ma być do cholery, ja się pytam. Dobra, my tam chcemy wejść, to my chcemy i to bardzo. Bardzo chcę tam wejść. Dobra. Może to nie jest jakiś item, który mi nie wiadomo jak bardzo ustawia grę. Czy tam był souhar połączony z czerwonym serduszkiem? Chyba tak. Ale z drugiej strony ten przedmiot sprawia, że nie będziemy mieli klątw już w grze. A to jest bardzo dobra opcja. To jest bardzo dobra opcja. Gdyby miał te penny drive shotsy, to ten przeciwnik byłby o milion razy łatwiejszy. Nie, jakby miał damage upa, to byłby o milion razy łatwiejszy. Dobra, kolejna moneta jest naprawdę świetnie. Być może przejdziemy się na tą arenę. Ciężka sprawa, zwłaszcza, że tych dwóch gówniaków mi musiał wyrzucić, którzy są, które są bardzo, bardzo wytrzymałe. O. Cholera jasna. Dobra.
Najpierw wolę tych porozwalać. Dobra, jeden padł, to jeszcze teraz drugi. A teraz jeszcze drugi. No, no, padli! No, otóż to BAP i otóż się dla wszystkich. Dobra, mamy klucz. O tyle jest fajnie. Kurde, to było naprawdę przewalone pomieszczenie. Zastanawiam się, czy by nie walczyć na tej arenie. Nawet z tego względu, że nie mam kluczy. Paralyzes! Dobra, walczymy. Balls of Steel! I na co mi to było? Znaczy, że już dostałem obrażenia. No i co jeszcze? I kto jeszcze? QX next! No, you know design. Pierdzielon, on jest bardzo szybki. To jest ten problem. To jest ten problem, że on jest bardzo szybki. Dobra, kolejna bomba. W sumie jak się troszeczkę tego Isaaca przejdzie, gra się trochę rozwinie, to może wrócę do challenge typu przelosuj sobie Holy Mantle kosteczką i spróbuj przejść grę nie dostając żadnych obrażeń Delostem. Żadnych. Drugi klucz, fantastycznie. Ten głos jest creepy i to w cholerę. Oni są wytrzymali. To bardzo. Dobra, pomału, pomału ciśniemy do przodu z... Jaj! Idźże, idź, idź i przepadnij. Przepadnijcie. Proszę, ja po was proszę. Dobra, zdezorientowani są. Na moment. Dobra, jeden padł, to już mi głównie nie będzie farmił. Nie dosłownie gówna, po prostu chodzi mi o potwory. Gówna to na tym pomieszczeniu są. A ja mam jeszcze poduszkę z gówna. No, no. Kolejny klucz, Bonesick Tears. Świetny przedmiot, ale my potrzebujemy coś, co mnie ustawi bardziej. Co ustawi nas bardziej. Gilotyna też jest spoko, ale... Nie. Dobra, te nasze łzy są czasem mocniejsze. To też jest naprawdę spoko opcja. Ja właśnie uwielbiam te efekty na łzy. Ja mam nadzieję, że fani The Binding of Isaac, czy twórcy sami powymyślają efekty jeszcze na łzy. Po prostu efekty na łzy. Ja po prostu uwielbiam, jak te efekty się nakładają na siebie. Przykleję do przeciwnika. Co, zadajemy obrażenia potem? Czy co? Dobra, jeden padł. To teraz pora na drugiego. Pora na drugiego. Padajcie, padajcie. Nie, to się po prostu przykleja i zadaje jakieś tam obrażenie dodatkowe. Ej, spoko opcja. Dobra, to tu już wiem, co ten przedmiot robi. Raczej na hasze to mi nie zdążymy. Tylko ciekawe jest, jakim to damage'em bije. I to ma szansę jeszcze odlecieć i... odlepić się i przykleić do innego przeciwnika. O! Nie żałuję, nie żałuję, że podniosłem ten przedmiot. Jest fajne.
Damage nam wzrósł, ale Tears Upa nam zmniejszyło. Świetny przedmiot. Świetny przedmiot. Świetny przedmiot. Lecimy dalej. Zaczęło się robić ciekawiej. Ale zrobiłem błąd jeden mały. Przede wszystkim najpierw powinienem brać Sukubusa, a potem powinienem brać Infestation Buddy. Bo chodzi o to, żeby ten Sukubus był jak najbliżej mnie i strzelał z... w miarę w tym kierunku co ja, a jak jest czym dalej jest przez te familiary, to tym ciężej, żeby jego łzy były kierowane tam, gdzie powinny, nie? Patrzymy, co my tutaj mamy. Stopwatch się nam nie przyda, nic, a nic. Szkoda. Szkoda, że fajnego tutaj przedmiotu nie mamy. Nic, a nic. Dobra, to teraz sobie lecimy tutaj na dół. Prawo, lewo, nie widzę tutaj nic. O, mamy przedmiot, dobrze, dobrze. Może będzie coś fajnego na spację. Oby. Sad bombsy. Cholera, wiecie co? Dobra, niech i stracę. Shot speed up, ale nam to Tears Upa zmniejszyło solidnie. O, dużo kurczy, co mnie bardzo cieszy. Bo fajnie jak byłoby jeszcze dużo przedmiotów do wciągnięcia. Byłoby fajnie, byłoby naprawdę bardzo fajnie. Hierophant, to nie. Meczariot. Ponieważ możemy, ponieważ możemy. Ja chcę więcej efektów na łzy. Stanowczo. Tutaj nie ma nic. Tutaj lecimy na górę, trybimy, trybimy. Te łzy są naprawdę świetne, jeżeli walczymy bardzo długo z tymi przeciwnikami. Wow. Bo one się potem tak fajnie przylepiają. Lock up. I Tears Upa dostaliśmy solidnego. Dobra, nie ma co tutaj już dużo kombinować, zaskakujemy niżej. Tears Up nam wrócił na poprzedni poziom. O, możemy się tam dostać za pomocą bomb. Spoko opcja, bardzo spoko opcja. No to bombardujemy raz. I dwa. O nie, niżej zaskakiwać to my nie chcemy. Nie chcemy przegapiać itemów. Bo z takimi itemami, jakimi teraz posiadamy, to może być już zbyt ciężkie, żeby... żeby to jakoś przejść. Biedni. Już myślę, że tutaj będzie boss. Przez moment. A to nie jest raczej item, który by mi się opłacało wchłonąć. Petrified Pulp. On może mi to dać więcej niż Faith Up. Ale trzeba by na pewno. Dobra, czuję, że na dole będzie wszystko. Więc póki co idziemy tędy. No, masz chwilę. Obróć się tyłem do nas. O nie, staliśmy się więksi. Najgorzej.
Zaraz jeszcze tu do ciebie. Zdecyduj się, jak ty chodzisz, kiedy jesteś sfirowany. Może teraz się trafi ta fajna arena z 4 skrzyniami i Krikeshead'em. Wypadałoby, żeby się trafiła. Nie. Czyli to było tylko jednorazowo. Wtedy, kiedy nie miałem kluczy. Ja po prostu wiedziałem, że tu będzie chaos. Coś bym się jednak pomylił, że tam na dole będzie wszystko. Chyba raczej tutaj będzie wszystko. O. Świetna zabawa. Bardzo świetna zabawa. No nie. Missing Page to nie zadziała, bo nie mamy zbyt dużo życia. A nawet bym powiedział więcej, dostaniemy 2 razy, giniemy. To jest spoko. To jest naprawdę bardzo spoko. Jakby jeszcze były te eksplodujące bomby, które się jeszcze przyczepiają do przeciwnika. Oj, to było dobrze. I patrzę, że jednak był tutaj boss, a tam na dole pewnie będzie item. Już jest 19 minuta. Ciężko czuję, bardzo ciężko czuję. A Boże, będzie to bardzo długi, godzinny odcinek. A jest to bardzo prawdopodobne. Poczekajcie chwilę. Dobra, ludziska, po przerwie prawie, która trwała pół dnia, wracamy. Jak widać, przerzuciłem sobie kamerkę na drugą stronę, zobaczyć, jakby to wyglądało. No niby kurwa wygląda fajniej, tylko że widać miejsce, gdzie jest najgorzej oświetlony green screen i mi go nie wycina aż tak dobrze. O nie, troll bomba. Dobra, czyli my tutaj szukaliśmy tak, szukaliśmy itemu, żeby go wciągnąć. Ja totalnie zapomniałem, czy ja cokolwiek mam wciągniętego do Voida. Mi się wydaje, że chyba nie mam nic wciągniętego do Voida. Tego nie chcę wciągać, bo to mi się raczej nie przyda. Ale damage upa dostaliśmy, a co jest z kolei bardzo, bardzo dobre. Dobra. Jeszcze podwójna epicka troll bomba. Czyli możemy teraz z czystym sumieniem iść na final bossa. Gdzie jest final boss? Final boss jest tam. Ach, trochę mnie denerwuje ten green screen. Tak mało brakuje, żeby go wyciąć. Tak mało mi brakuje tego oświetlenia. Dobra. No nie, nie skacz giszu aż tak często. Przede wszystkim z tego powodu, bo ja chcę, żeby jak najwięcej tych kuleczek na tobie się znalazło, nie? Żeby te kuleczki także zadawały obrażenie i żebyś cierpiał szybciej i umarł szybciej i w ogóle, nie? Ale nie, nie. Brimstone, kurde, dawno nie mieliśmy Brimstone'a, co? Brimstone jest czymś naprawdę świetnym, jeżeli chcemy tego delirium zrobić całego. Przydałoby się tylko poznajdywać jakieś fajniejsze damage upy. I powinno być naprawdę bardzo spoko. O ile to zrobimy. Coś jeszcze jest tutaj? I w dalszym ciągu nie mamy nic, co moglibyśmy fajnie wciągnąć naszym Voidem. Totalnie nic. Mamy baterię nawet, w razie czego. No! I w takim momencie musiałem odchodzić od gry, gdzie po pokonaniu bossa mieliśmy tak fantastyczną nagrodę.
Tyle godzin mi przyszło na to czekać. Tyle godzin mi na to przyszło czekać, serio. Tak, tylko że teraz straciłem troszeczkę ten celności. A czy nie, nie celności. Powoli się ruszam, zbyt powolno. Aj, ten trinket to mi się wcale nie przyda. Złote bomby to też raczej nie. Jak ja uwielbiam brimstone. Nie. Jak tam wejdziemy, to już nie wejdziemy nigdzie indziej, a potrzebujemy jeszcze powłazić gdzie indziej. Po prostu chodźmy do tego sklepu. To jest spoko staw. O ile coś znajdziemy na tego voida. My na razie nie mamy totalnie nic. Którędy tam mam iść? Tamtędy, serio, tamtędy? Dobra. Totalnie bez różnicy. Czy weźmiemy to, czy weźmiemy to. To i to jest totalnie bezużyteczne. Nic mi się tym nie przyda. Nic, totalnie w niczym. Po co ja brałem ten skapular? Ten skapular mogę przerobić sobie na statystyki. Być może bym dostał damage up. Nie lubię robić takich długich przerw w nagrywaniu. Że jeden odcinek nagrywam z rana, a potem kolejną część nagrywam potem i muszę to wszystko skleić, bo człowiek przede wszystkim gubi jakieś wątki, które miał w głowie. Potem jest troszeczkę człowiek bardziej rozkojarzony. Pająki od razu niszczymy. Łajzak, chcemy więcej itemów. O nie. My się tak łatwo nie damy. Speed up. Perks. I Balls of Steel. Dobra, speed up, a właśnie tyle potrzebowaliśmy, bo byliśmy troszeczkę za wolni. A Delosem potrzebujemy troszeczkę tej mobilności. Tak troszeczkę ociupinkę. Na to sobie zawył nas przyjaciel. Zrobił okrzyk i umarł. Zrobił okrzyk i umarł. To umarł ten pigułka. Co to jest za pigułka? Range up! Niby spoko, ale... My już nie potrzebujemy gro. My już gro nie potrzebujemy. Sprawdzam przede wszystkim te skrzynie, żeby znaleźć klucze. Bo bez kluczy, to my sobie dodatkowego stafu nie zgromadzimy. A Delivery Room z takimi rzeczami jakie... Ale nie taki złoty klucz. O kurde. Mamy jeden klucz z czterech potrzebnych. Cube of Meat. Znaczy, Ball of Bandages. Bardzo bym się z tego powodu cieszył. Mamy przynajmniej szarże, cokolwiek, ale... To daje nam nieśmiertelność przez chwilę i możemy zadać dodatkowe obrażenia. Co nie jest takie złe. Skrzynia. Epicka troll bomba. Dużo stafu. Dobrze, że zauważyłem, że dostałem obrażenia. Szczerze, nie będę kusił nawet losu.
po prostu trzeba to zniszczyć. Jak tylko mamy ku temu możliwość. Bo potem będzie źle. Otwieramy kolejną skrzynię. Mamy 4 klucze. Dada chest. Perks. Jesteśmy jeszcze mniejsi. Dobra. Myślałem, że tutaj będzie boss. Ej, no. Tu się okazuje, że to jeszcze nie ta droga. 5 kluczy, jest naprawdę świetnie. Dobra, to teraz lecimy sobie tutaj na górę. Dobra, jest świetnie. Tędy? I teraz. Jest. Jest, zdobiliśmy. Dobrze, że tylko tamci byli, a nie... Nie, że nie byli po 4 stronach ci z Brimstone'em, bo wtedy to byłaby po prostu jakaś katastrofa. Na szczęście w takim układzie jesteśmy naprawdę... Jest spoko. Jest naprawdę bardzo spoko. Tylko te łzy nie działają, które znaleźliśmy. One nie działają na Brimstone'a, smutno. Bardzo smutno. No, dawaj. Na lewą stronę. By to cokolwiek by mi to generowało, cokolwiek. Ja tylko czekałem aż mi te muchy to wszystko pozałatwiają, naprawdę. Okej, fantastyczna sprawa, teraz lecimy sobie tutaj. Izak. I patrzę, że teoretycznie nawet zdążyliśmy na Hasza. Ale Hasza raczej nie chcę robić, nie chcę sobie kusić losu, wolę... To minimalizować straty, jakie mogę mieć. O nie. Mimika to my otwierać nie będziemy. It's a trap, bro. It's a trap. Większy damage obi się zdał. A to, że jestem Gauganem, to trochę tych statystyk trochę... Trochę ich zmarnowałem, co? Niestety. Two of Hearts. Chaos Card. A, dobra. Pomału, ja się na... O nie, jaka zła karta, nie, jak mi miał detketa, to z chęcią. Jakby miał detketa, to z chęcią. Dobra. No raczej mnie to nie interesuje. Myślę, że Smodrok. Warto próbować i tych bomb i tak mamy od cholery. Pamiętajcie, trzeba maksymalizować. Sobie mogę położyć to trochę inaczej. A być może by mi się jakiś crawl space jeszcze otworzył. Who knows? Wolę statystyki. Fajnie by było, jakby mi się udało jeszcze naładować. Ale Tears Up'a dostaliśmy naprawdę bardzo solidnego. Jest. Range up dostaliśmy.
Ciekawe, bardzo ciekawe. David Room? Nie, podwójny są hard. Jakby mi się miało w cokolwiek to w czymś przydać. Cokolwiek w czymkolwiek. Ale nie, ale nie. O, dobra, klucz. Klucz ubierzemy bez uzdań. Bo klucz jest świetny. Tutaj nie mamy nic. A może by te delirium pokonać? Właśnie za pomocą Chaosa. O nie, dostaliśmy. Musimy się maksymalnie skupić. Tak, dobrze, że nie staliśmy tam przy krawędzi totalnie. Inaczej to byłoby naprawdę bardzo złe. Jeszcze pomału, jeszcze raz. Rany, mało brakowało. Mało brakowało, a raczej by się już nie udało ugrać czegoś więcej. Raz. Kamikaze, nie chcę przerabiać tego. No tylko jeden przedmiot w razie czego. A reszta mnie to tak trochę uwala. Znaczy... Jaka reszta? Kamikadze mnie uwala. Okej. Tylko żeby mi jakieś skrzyneczki powlatywały, bo bez skrzyneczek to będzie trochę ciężko. Bez skrzyneczek to raczej ciężkawo bardzo czuję. Zależy, jakie skrzynki jeszcze mi wypadną. Bo jak będą mi wypadać kamikadze, to raczej czuję słabo. Zadaję sobie obrażenia, żeby... Jeden z najgorszych bossów razy dwa. Jeszcze Delostem. Pozdrawiam. Dobra, The Ward jest użyty. Ale i tak chciałbym zwiedzić wszystko tutaj. Wszystko jak leci. I patrzcie, skurdubaniec jeszcze nie padł. Dopiero teraz. dobra. W dalszym ciągu nic. Szczerze czuję, że ja bardzo kuszę los. A mogę pokonać delirium za pomocą Chaosa. Więc może pokonajmy naszego Blue Baby. Za pomocą naszego Blue Baby po prostu pokonajmy. Pokonajmy za pomocą Brimstone'u, to miałem na myśli. Ja wiem, że bardzo często gubię sobie wątki, które mówię. To i to mi się nie przyda. A ja uwielbiam ten split i splash, naprawdę. Nie mogę użyć Chaosa tutaj.
Jeżeli użyję, to przegrałem. Dlatego się przez łowę nie będę odzywał. Postaram się to ugrać. Możesz, cholera. Powiedzenie, że mało brakowało, jest zbyt delikatne. To lecimy, lecimy, ludziska. Uda się albo się nie uda. Chyba już ten trykiet będzie... O niebo przyjemniejszy. Dobra. Tak chorego pomieszczenia to jeszcze dawno nie widziałem. Jest bardziej przewalone niż niektóre te z bossami. Serio. Kurde, szczerze, niektórzy narzekają, że niby to jest ten, takie udawane troszkę. O, walczymy z Blowem. Pokonamy. Że niby połączenie innych bossów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale szczerze, mi się ten motyw tego bossa mi się tak cholernie podoba mimo wszystko. Ja wiem, nie każdemu się musi podobać. Każdy ma swoje inne gusta i każdy cierpie przyjemność, z czegoś innego przyjemność, nie? Wow. Podwójna walka z Eight Leaves. Isaac. Isaac jest teraz trochę mocniejszy, ma troszkę więcej damage'a. To jest ten na spację, dobra, tego na to nawet nie będziemy marnowali ładunków. Dobra, idziemy dalej, szukamy. Być może trafimy na coś. Dobrze zrobiliśmy. Smodrok? Nie. Nie. O kurde. Więc tutaj może być dosłownie wszystko. Serio? Czegoś takiego się nie spodziewałem. Naprawdę się nie spodziewałem. Ten motyw mi się strasznie podoba, który się dzieje, że tak to pomieszczenie nam zamienia. Nie przyda się. Więc możemy spokojnie cisnąć sobie dalej. Zakładam, że pewnie muszę iść na tą stronę. Tak? Może jakaś skrzyneczka mi się tutaj trafi. Bardzo bym się z tego powodu ucieszył. Bardziej bym się ucieszył, jakby mi się udało tutaj pokonać tych przeciwników, bo oni tutaj gromadzą tyle tych pocisków, że to jest po prostu zło. A, dobra. Nie ma tutaj nic. Tutaj także nie ma nic. Teraz sobie lecimy na dół, lecimy teraz na prawą stronę. Nie chcę ryzykować. O, Abaddon może się przydać. To też może się przydać. Zwiększenie damage'u jest świetne. Zwiększenie damage'u sobie jest świetne. Świetną perspektywą. Ja się chyba nauczyłem, które to są mimiki, które to są te dobre skrzynki.
Ale mamy szczęście, że możemy sobie tak powalczyć. A, to nie dawało nam damage upa. Szkoda. Na wszelki wypadek wolałbym mieć jego damage upa solidniejszego. O, tutaj. Nie trafiłem. Na to wychodzi. Gdzie ja puściłem tą kartę? Cholera. To będzie wyzwanie. Chciałem tak fajnie wycelować, że ja tą kartę puściłem nie wiadomo gdzie. Może się uda go pokonać. Mamy tarczę przede wszystkim, która się już kończy. Walka de lostem, tak? Ten pin jest bardzo szybki. Znowu mamy tarczę, co? Czyżbym dopiero teraz zasobił Holy Mentor? Bo ja nie wiem. Dobrze, że się w hasza nie zamienił. Hej! Jest świetnie póki co. O cholera, co to miało być? Ja się pytam. Trzymajcie kciuki. Fajnie by było by odblokować coś więcej, nie? Cholera, właśnie widziałem, że coś tam na ziemi po mnie szło. O, to była zacięta walka. Ale chyba się opłacało to zrobić. Holy card! Czyli mamy zrobionego Delosta. Został tylko grid na hardzie. Uff! To był bardzo ciężki odcinek. Mam nadzieję, że się wam będzie bardzo podobał. Trzymajcie się ludziska i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie.